Gabrysia, można powiedzieć, chyba oficjalnie byłaś ambasadorką Igrzysk Europejskich, byłaś twarzą, tak przynajmniej to wyglądało. Chyba tą trasę na pamięć znałaś. Rok temu wyznaczyłam ślad, a dzisiaj przejechałam po... naprawdę na super torze. Myślałam, co ja wymyśliłam, ale cieszę się, że tu jestem, mimo różnych problemów. Miejsce nie jest ważne, ale jeśli dam sobie dzisiaj 100%. Wiadomo, że nie jest to odzwierciedlenie tego, co potrafię, ale będę ciężko pracować, żeby w przyszłych latach, może i na tej trasie, również w takich wielkich imprezach uczestniczyć i wygrywać być może. Gabrysia, jak ta trasa się zmieniła przez ostatni tydzień? Jak bardzo ta pogoda wpłynęła na charakter trasy? No niestety troszkę wpłynęła, aczkolwiek główny zarys praktycznie jest niezmienny. Dwa krótkie podbiegi niestety, nie wiem czy czołówka wybiegała czy nie, ale było tam naprawdę ślisko, to były takie expert climby, jak sama nazwa ich brzmiała, gdzie naprawdę po suchym było ciężko wyjechać. Tak stało się, no ale pogoda i tutaj oberwania chmur, jakie przeszły w tym tygodniu, to przez chyba ostatni pół roku nie przeszło, więc cieszę się, że organizator i osoby odpowiedzialne za ten event dały radę i doprowadziły trasę do takiego stanu, że każdy zawodnik mógł ją przejechać. Czy Państwo są gotowi na rozpoczęcie dekoracji? Super, Gabrysia, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia.